A Kościół wspomina dziś świętego zwanego doktorem anielskim. Święty Tomasz z Akwinu, żyjący w XIII wieku, dominikanin, zasłynął jako wybitny teolog, autor Sumy Teologicznej. Jest dla nas wzorem kapłana i zakonnika, który potrafił połączyć pracę intelektualną z głębokim życiem duchowym, a zwłaszcza z umiłowaniem Eucharystii. Prośmy dziś przez wstawiennictwo patrona szkół katolickich o dar mądrości i roztropności dla wszystkich uczniów i nauczycieli, także dla nas samych. Pan z wami. I duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus mówił do tłumów: z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Oto słowo Pańskie. Czwarty rozdział Ewangelii świętego Marka, który poprzedza dzisiejszą Ewangelię, ukazuje nam szereg przypowieści, w których mówi Chrystus o trudnych rzeczywistościach dotyczących wiary. Bo rzeczywiście rzeczywistość Królestwa Bożego, rzeczywistość chwały Pańskiej nie jest łatwą do pojęcia przez człowieka, który ma jednak mimo wszystko ograniczony sposób postrzegania rzeczywistości. Dlatego też Jezus mówi w przypowieściach o siewcy, o lampie, o mierze, o zasiewie i wreszcie o ziarnku gorczycy. Jezus o tych trudnych rzeczywistościach mówi w przypowieściach, ukazując nam, jak można by powiedzieć, w puzzlach cząstki prawdy, z których składa się całość obrazu daru, który Bóg ofiaruje człowiekowi, który to w pełni obraz dopiero poznamy w niebie. Bóg rzuca światło łaski. To, czy wzrośnie, przyniesie plony, zależy od wielu czynników zewnętrznych, ale przede wszystkim od samego człowieka, który albo otworzy się na łaskę Bożą, albo się na nią zamknie. Nieraz to ziarno jest nieuzauważalne, jest małe, a jego wzrost etapowy i dopiero z perspektywy nieba możemy to wszystko zobaczyć. Zatem Jezus mówi, że trzeba cierpliwości, modlitwy, zaufania Bogu. Zrozumiał to patron dnia dzisiejszego, święty Tomasz z Akwinu, i choć rozpościerała się przed nim wspaniała kariera, którą mógł realizować w życiu świeckim, to jednak podczas studiów w Neapolu odkrywa w swoim sercu powołanie inne, które daje mu Pan Bóg. Jest to powołanie do życia zakonnego. Pragnie wstąpić do dominikanów. Spotyka się to z wielkim niezadowoleniem jego rodziny. Nawet przez 2 lata pozostaje w areszcie domowym. Myśleli wszyscy, że zmieni swoją decyzję, ale jednak Tomasz pozostał otwarty na działanie łaski Bożej. Dalsze studia w Kolonii i przyjęcie sakramentu kapłaństwa w Paryżu
sprawia, że ten wielki i święty w sposób bardzo klarowny, jasny wyjaśnia nam wielkie tajemnice naszej wiary, porządkuje je. Długo by o tym zapewne mówić, wystarczyłoby w bibliotece spojrzeć na opasłe tomy dzieł, które pozostawił po sobie, w których opisuje największe perełki naszej wiary. To, co warto poznawać, żeby uczynić swoje życie rzeczywiście bogatym. Ale jednocześnie ten wielki myśliciel, naukowiec jest wzorem świętości. Można by pójść nawet krok dalej. Jest wielkim mistykiem. Kiedyś podczas odprawiania mszy świętej przerwał ją, by zastanawiać się jeszcze głębiej nad tajemnicą, w której bierze udział. Może podpowiada nam dzisiaj o poranku, gdy o różnych rzeczach teraz myślimy, w czym my tak naprawdę bierzemy udział, w jakiej wielkiej rzeczywistości. I gdy po mszy świętej jeden ze współbraci zapytał, co się stało podczas mszy świętej, Tomasz tylko powiedział, że to wszystko, co napisał do tej pory, również o Eucharystii, jest słomą wobec tego doświadczenia mistycznego, w którym zrozumiał, jak wielki jest dar Pana Boga. Może zatem warto zatrzymać się nieraz w swoim życiu, pomyśleć o tych darach, ale też o tym, co ze swojego życia dajemy Kościołowi, wspólnocie parafialnej, drugiemu człowiekowi, jak pozwalamy, aby Królestwo Boże w nas wzrastało. I ta msza święta, sposób jej przeżycia, niech też będzie takim ważnym etapem rozwoju naszej wiary, rozwoju Królestwa Bożego w nas i wokół nas. To tylko wydaje się, że etap niezauważalny, ale Pan Bóg ze swojej perspektywy wszystko poukładał, wszystko widzi. Dlatego też ten dzień może być czasem niesamowitej łaski, której doświadczymy, o ile rzeczywiście otworzymy się na wielkie dary Boże. Amen.